Nie żyje dr Stanisław Dyląg, wieloletni dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, którego funkcję objął 1 lutego 1991 roku zasłużony dla publicznej służby krwi przez 43 lata swoją postawą popularyzował honorowe krwiodawstwo oraz inicjował nowatorskie rozwiązania. Był autorem znanej w regionie Wampiriady, czyli akcji zbiórki krwi, prowadzonej w specjalnie do tego przeznaczonych ambulansach. W sierpniu tego roku skończyłby 70. O śmierci dyrektora w mediach społecznościowych poinformowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa.